Mieliśmy przyjemność także odwiedzić Centrum Kultury i działający przy Centrum Kultury teatrzyk dziecięcy Bąbel. Ten właśnie teatrzyk specjalnie z okazji Świętego Mikołaja dla wszystkich gochłaskich szkół i przedszkoli przedstawił teatr Było sobie drzewo. Super sztuka, ciekawa sztuka, dzieciaki oglądały z wielką radością. Światło, dźwięk, do tego scenografia, także warto było się tam wybrać i zobaczyć. Dziecięcy teatrzyk Bąbel, krótka relacja z tego wydarzenia w Centrum Kultury. Za kulisami Centrum Kultury w Gochołazach. Widzimy, kotara jeszcze zamknięta, słyszymy za kulisami mnóstwo osób, a tutaj młodzi aktorzy z Gochołaskiego Teatru. Jeszcze chwilkę i rozpocznie się premiera spektaklu. Nie premiera, już był? Popremierowy spektakl dla dzieci z okazji Mikołajków 2017 było sobie drzewo! Dwa, trzy słowa, co to za grupa, gdzie działa, czy ktoś się może zapisać, kto się może zapisać? Grupa teatralna Bąbel, jesteśmy zapisani w tym roku, przyjmujemy ewentualnie w przyszłym, natomiast działamy tutaj w Centrum Kultury w Gochołazach. Serdecznie dziękujemy. Mamy dwoje debiutantów. Oliwka, pokaż się. Debiutanci to są ci. Hello. Ja mam się pokazać. Okej, i tutaj mamy. Świetnie, świetnie. To życzę w takim razie powodzenia, moi drodzy, nie przeszkadzam. Wy nie dziękujcie. Witam bardzo serdecznie w Centrum Kultury w Gochołazach. Jesteśmy przed spektaklem Było sobie drzewo, które traktujemy jako prezent mikołajkowy dla naszych gochołaskich przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych. Zapraszam. Wysokość i miłość.